Cześć, tu Matix, a w tym poradniku przedstawię Wam, jak przygotować się do gry w Gothic 1. Będą to przydatne mody, patche, ogólnie wszystkie usprawnienia, które sprawią, że gra w Gothica będzie po prostu przyjemniejsza. Na początek zainstalujemy GMDK. Czyli to jest Gothic Mod Development Kit. Interesuje nas tylko folder Gothic. Reszta tych folderów służy do modowania, ale co już robimy, co mamy zrobić z tym folderem Gothic? Otóż otwieramy lokalizację naszego Gothica, u mnie to jest dysk D, program FileStick 86, Piranha Bytes, i Gothic. I teraz całą zawartość tego folderu Gothic klejamy, przerzucamy tutaj do głównego folderu Gothica. Tam po prostu, gdzie jest Gothic zainstalowany. Wszystko zamieniamy. Ok, GMDK jest zainstalowany. To sobie tutaj zminimalizuję, bo to się jeszcze może przydać. Następnie instalujemy Gothic Player Kit. To jest to program służący do uruchamiania modyfikacji do gry. Tutaj też wybieramy lokalizację Gothica, jak widać u mnie automatycznie się wybrała. Czyli tak jak mówię jeszcze raz, program FileStick D, program FileStick 86, Piranha Bytes Gothic. I klikamy Install. Ok. Następnie instalujemy Gothic System Pack. Zmienia i poprawia możliwości gry i dodatków opartych o tą grę właśnie Gothica. Jest to także do Gothica 2, natomiast nam teraz to posłuży jako taki patch do Gothica 1. Instalacja w wersji polskiej tutaj wybieramy. I wybieramy folder Gothica. U mnie to jest ten komputer, na Windows 10 to jest ten komputer, dysk D, program FileStick 86, Piranha Bytes i Gothic. Zainstaluj. Następnie przychodzi czas na Gothic nieoficjalny patch. Poprawia on wiele błędów po prostu. No. Jest on spolszczony. I teraz po otwarciu tego folderu mamy taki plik VDV. Możemy go skopiować. Ja sobie nacisnę Ctrl-C. I teraz wklejamy go do folderu w głównym miejscu, gdzie jest Gothic zainstalowany. Do folderu data. Wklejamy go, ten plik VDV, unoficjal podłoga patycychy, podłoga 1.0, czyli unofficial patch. Możemy sobie cofnąć do głównej lokalizacji. Następnie instalujemy Gothic FPS patch. On może zwiększyć ilość klatek na sekundę, na wszelki wypadek można go zainstalować, bo czemu nie? Uruchamiamy Gothic FPS exe. I tutaj szukamy, zresztą ja może to zrobię od nowa. Tutaj musimy znaleźć taką lokalizację, żeby tam był Gothic Mod Exe. Czyli znowu wchodzimy w ten główny folder Gothica i teraz system. Czyli główny folder Gothica, system. I zaznaczamy Gothic Mod Exe. Otwórz. Operacja ukończona pomyślnie. Następnie instalujemy Gothic Fullscreen Border Fix. Może się przydać na Windows 8 i wyższych. Możecie zainstalować, jeśli macie na przykład Windows 10, tak jak ja. Następnym usprawnieniem będzie Carnage Graphics Pack Patch. Jest to zestaw nowych tekstur i modeli do pierwszej części gry Gothic. Zmiany obejmują przede wszystkim przedmioty codziennego użytku, żywność oraz rośliny. I tutaj znowu, tak jak w przypadku Gothica nieoficjalnego patcha do Gothica, kopiujemy ten plik VDV do folderu data w głównym folderze Gothica i pojawia nam się tutaj. Niech sobie tam będzie. Po Carnage Graphics Pack patch instalujemy Freddy's Texture Patch. Ten to jest taki patch, który ogólnie poprawia grafikę. Tutaj jest instalator do niego, więc fajnie. Jest już automatycznie lokalizacja. Jeśli nie macie lokalizacji, no to podajcie. U mnie tylko się włączyła tak sama z siebie.
Nie wiem, czy u was też tak. I po tym instalujemy Freddy's World Patch. On po prostu usprawnia kilka rzeczy. Dalej. Tutaj wszystko. Jak sobie możecie czytać po niemiecku znowu. Weiter. I tutaj znowu lokalizacja Installieren. To może. Bo to się teraz coś No właśnie. Teraz możecie zainstalować moda, którego chcecie. Jeśli nie chcecie instalować żadnego moda, no to po prostu możecie pominąć. Teraz dla tych, co chcą, bo to nie jest jakby... To nie jest jakby część tego filmu taka dokładna. Ponieważ jak widzicie, jest tutaj Gothic DirectX 11. I to, jeśli macie słabszy komputer, to możecie sobie to odpuścić. Możecie to sprawdzić, natomiast potem możecie to... albo od nowa wszystko instalować, albo próbować to odinstalować. Po prostu z tym modem Gothic korzysta z DirectX 11, czyli na przykład dynamiczne cienie, teselacja i takie tam sprawy. Do Gothic 1 jest trudniejsza trochę instalacja niż do Gothic 2, ale ja tutaj przygotowałem taką paczkę, która powinna być dla was łatwa w instalacji. Po prostu otwieracie sobie tą przygotowaną przeze mnie paczkę i folder Gothica. Czyli tak jak jeszcze raz mówię, u mnie to jest D, program Files x86, Piranha Bytes i Gothic. No i te wszystkie pliki, które są zawarte w Gothic DirectX 11, musicie przerzucić do folderu w głównej lokalizacji Gothica, czyli po prostu do systemu. To wszystko tutaj sobie przerzucacie. No i teraz wszystko jest zainstalowane. W sumie niepotrzebnie tam co zamykałem. Jeszcze raz sobie to otworzę. Dysk D. Rania Bytes Gothic. I ja sobie teraz odpalę Gothica za pomocą Gothic Player Kit, ponieważ żeby włączyć ten Player Kit, trzeba wejść w lokalizację Gothica System. I tutaj Gothic Starter. Ja sobie nawet zrobię skrót może. Utwór skrót. I sobie go dam na pulpit. Tylko, że teraz tylko te... Nie. I sobie go dam na pulpit. Teraz to tylko można zrobić, żeby to się uruchamiało pomocą administratora. Uruchom ten program jako administrator. Tak na wszelki wypadek. No i teraz można sprawdzić, czy działa Gothic. To się pojawia, z tego co wiem, przez GMDK. To na razie nie jest potrzebne. Włączamy. Tutaj nie przejmujcie się tymi okienkami. One będą wyskakiwać. No i co, no dziękuję za oglądanie, tak? Bo to już jest koniec tego filmu. Teraz tylko sobie sprawdzimy, czy to działa. Wszystko. Nazywam się Diego. Bla, 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 bla. Ale nie mam sterowania takiego, jakie ja lubię, więc... Muszę strzałkami sterować. No, ale no, jak widzicie, jest DirectX 11. Ustawienia możecie sobie zmienić w 11. No i co? To będzie na tyle w tym poradniku. Dziękuję wam za oglądanie, bo naprawdę to dużo dla mnie znaczy. Po prostu mam taką satysfakcję, że komuś to się przydaje. To moja twórczość. Zapraszam was także do oglądania innych moich filmów. Stworzyłem taki sam poradnik jak ten do Gothic 2 Noc Kruka. Także możecie sprawdzić, jak zainstalować niektóre mody na moim kanale. I zapraszam was do oglądania ogólnie wszystkich filmów na moim kanale. Mam nadzieję, że znajdziecie tam coś dla siebie, na przykład jakieś gameplaye z Wiedźmina 2 czy z modów do Gothica. No i co? Mam nadzieję, że do następnego odcinka. Cześć!